pamiętacie z dzieciństwa specjalny przyrząd do badania wzroku, w którym opierało się brodę i czoło? Ten przyrząd to lampa szczelinowa. Jak przebiega badanie z jej użyciem i po co się wykonuje tego typu badanie, wyjaśnia okulista Anna Otto. Jeżeli nie znajdujemy przyczyny pogorszenia ostrości widzenia w badaniu refraktometrem, czyli oceniając w tak zwanym badaniu komputerowym, nie znajdujemy wady u pacjenta, czyli nie możemy skorygować optyki, czyli wszystko, co można skorygować okularami, to jest układ optyczny oka, czyli fizyczna część zagadnienia, najprostsza do korekcji. Natomiast jeżeli nie jesteśmy w stanie tego skorygować, pacjent po prostu nie ma wady, a źle widzi, wykonujemy kolejne badanie w lampie szczelinowej, czyli biomikroskopie, i oceniamy tkanki oka po kolei, od najbardziej powierzchownych, w których to możemy znaleźć w poszczególnych elementach, warstwach rogówki jakieś choroby, czy w postaci zaćmy w soczewce, czy idąc dalej w odcinku tylnym, w ciele szklistym jakieś męty, czy wręcz choroby siatkówki, które już przy badaniu dna oka ujawniamy. Także badanie w lampie szczelinowej jest bardzo istotne i też jest elementem każdego badania okulistycznego, ponieważ często różne znajdujemy rzeczy w badaniu, o których pacjent nie wie, różne znamiona tęczówki, które wymagają obserwacji. No i przede wszystkim przypadłości dzisiejszych współczesnych czasów, czyli zaburzenia filmu łzowego, zaburzenia spojówkowe, na które często cierpią pacjenci pracujący w warunkach współczesnych biur klimatyzowanych, z dużą ekspozycją na promieniowanie elektrostatyczne komputerów. To są przypadłości, z którymi się borykamy i często narzekają na to pacjenci. Także lampa szczelinowa jest, badanie w lampie szczelinowej jest nieodzownym elementem badania okulistycznego, z którego czerpiemy wiele wniosków.